Chociaż raz kupił coś pożytecznego, wiecie? Chociaż raz. Zrobiła takie akuparacza, akuparacza. Z tego wszystkiego to ja założyłam dzisiaj nawet odświętne christmasowe skarpetki w marcu. Zapomnijmy o tym. Rzucę sobie, potem posprzątam. Mama, zrobiła piśmę. Dziękuję bardzo. Wygląda to zbyt szałowo? No nie wygląda, macie rację. Akcja toczy się dzień wcześniej, wieczorem. Jutro kurier przywiezie doniczki i w końcu będę mogła posadzić moje rośliny i zagospodarować moją półkę. I mam ziemię do wymieszania, jest pewien problem, bo ja mam aż 30 litrów tej ziemi. I tu są takie różne torebki i tu jest jedna ziemia i stwierdziłam, że wymieszam to w tych dwóch miskach, nie? No tu, po prostu tu. Potem padłam na inny genialny pomysł. To karton i ten karton jest wyłożony takim tworzywem i tu by można było to wymieszać, ale weź potem, no co ja mam tu nurkować do tego kartona, no głupie po prostu, nie? I słuchajcie, Dawid kupił sobie 3 wiadra, które mają pokrywkę i one mu tam są potrzebne do jednej rzeczy, no nieważne. I stwierdziłam, że wymieszam to w tych wiaderkach. To, co tutaj mam, to mam jeszcze jeden taki zestaw i wymieszam sobie w tych wiaderkach i ogólnie doszłam z Dawidem do takiego porozumienia, że jedno wiaderko mogę sobie zatrzymać i one mają pokrywki i będę sobie przetrzymywać w tym po prostu tą ziemię, jeżeli mi jakaś zostanie, a jest szansa, że coś zostanie albo może braknie, no zobaczymy. Tak czy siak jedno wiaderko sobie zostawię, także super. Chociaż raz kupił coś pożytecznego, wiecie? Chociaż raz. Ja te moje rośliny będę sadziła w bigosie. Do tej pory, mimo że od tylu lat kocham i uwielbiam rośliny, to do tej pory zadziwia mnie ta nazwa, jak to się przyjęło, nie? Bigos. Bigos. Ej, no Dawid chociaż raz w życiu kupił coś zajebistego. No matko, no idealne do przechowywania ziemi, że ja wcześniej na to nie wpadłam. I pokrywka do tego, także super. No i tak, jeżeli chodzi o ten bigos, to mamy tutaj chipsy kokosowe. Perlit, 2 opakowania. Perlit zawsze warto pierwszy wsypać i na niego uważać, bo on się strasznie pyli. Potem mamy znowu chipsy kokosowe. Ja to zamawiałam na Jungle Boogie, bo ostatnio zamawiałam ziemię, też bigos z zielonego parapetu. I z tego co widzę, to chyba na Jungle jest... O, patrzcie, nie zmieści mi się to. Jeszcze mam 2 torebki. Jeszcze mam jedną torebkę keramzytu i jeszcze jedną mam... To jest chyba kora sosnowa? I korę sosnową i chyba chipsy kokosowe się wypraża, znaczy powinno się wyprażyć w piekarniku w 150 stopniach przez tam chyba 15 minut, dlatego że w tym dziadostwie mogą być ziemiórki, to znaczy larwy ziemiórek. I jak one się wylęgną, jakby potencjalnie tutaj były, to może być mała katastrofa, ale dobra, idziemy na żywioł, no trudno. Kurwa melodia, jak to teraz... I to jeszcze muszę tu wsypać. Cholera jasna, patrzcie, no mały włos i będzie nie tego, i będzie niedobre. A jakbym to wstrząsnęła trochę, zrobiła takie akuparacza, akuparacza. Mieszaj, mieszaj, mieszaj się. Czujcie, jak mi się to wysypało? Jezus! Ja bym chyba szału dostała. No trzeba się trochę natrzepać, jakby nie było, ale w miarę to idzie. I na przykład już mam teraz porównanie ziemi z zielonego parapetu bigosu i ziemi bigosu z Jungle Boogie. I na przykład z Jungle Boogie jest, no uważam, że trochę lepszy, ale oni mają minus, bo na zielonym parapecie jest fajnie, bo sprzedają po 5 litrów, a na Jungle Boogie sprzedają tylko 15 litrów. Nie ma możliwości kupić mniejszego i jak przeliczymy tą samą ilość na zielonym parapecie, to wychodzi 5 zł taniej, więc... Ale jest trochę gorsze, no. Tu widzę, jest o wiele lepsze, wiecie? Oczywiście takie coś można kupić samemu i tam mniej więcej sobie proporcje wymieszać, ale no tutaj mamy niby dobrze dobrane, nie? I rzeczywiście fajnie. Jezu, ja się spociłam przecież już. Ja już mam dosyć, dobra. Dosypiemy ten keramzyt i zobaczymy. Jak to dostałam, to to już się ciężko miesza i poświęcę do tego celu łyżkę. Bigos. Nie no, nazwa mnie po prostu rozwala, nie? Ja od razu mam w głowie karkułkę, bocze, kiełbasę.
A tu kuźwa ziemia, perlit, keramzyt. Nie, chyba łyżką lepiej, wiecie? Ale skoro już się tak nagotowałam tego bigosu, to przesadzę sobie moją Monsterę Adansoni Mint, którą kupiłam i przyjechała właśnie wczoraj. I to jest jedyna do przesadzenia, no oprócz tych wszystkich, które czekają na doniczki. Z racji tego, że jutro nadeszła wielkopomna chwila i w końcu będę mogła na moją półkę postawić sobie moje roślinki, to jest niesamowite. Postanowiłam zrobić sobie kurwa maseczkę. Czyli najulubieńszy element pielęgnacji. Kocham nad życie maseczki. Jak szaleć, to szaleć. O co? Słuchajcie, przyjechały doniczki! Doniczki! Ja mam taki podjar, taką ekstazę, że ja nie wiem, co ja mam robić. Nie wiem, czy ja bym się cieszyła tak bardzo, jakbym wygrała milion w totka. Z tego wszystkiego to ja założyłam dzisiaj nawet odświętne, chrystmasowe skarpetki w marcu. Zerknijmy sobie wszyscy razem jeszcze raz na ten busz, który tutaj jest. A tak naprawdę druga część jest rozstawiona tutaj. I ja nie wiem, czy my w ogóle dzisiaj zjemy obiad. Nie no, zjemy, bo dzisiaj jest rosołek, który zrobiłam wczoraj, no bo przecież jak ja będę kurwa kwiaty przesadzać, no to przecież już zrobiłam obiad wczoraj. Będą lane kluseczki. I wczoraj jak robiłam rosół, to szybko musiałam zatelefonować do Dawida, który był w pracy, żeby zakupił magii. Nie ma pewnych rzeczy bez magii. I w pewnym momencie wczoraj zrobiło mi się takie coś jak Karolowi Krawczykowi z Miodowych Lat. Pamiętacie ten odcinek, gdzie on miał bardzo dużo magii? Ja kocham magii bardzo. Cześć, co mama będzie robić? Bawić się. Bawić się? No właśnie, dziecko. Zaraz się pobawimy, jak mama skończy, dobrze? Cześć, mama. Pozdrawiam was. Pozdrawiam was, tak? O, ale ładnie. Pozdrawiam was, No kwiatki mama Obrudziły musi... Ubrudziły się. Ubrudziły się? O kurczę. No trochę ziemi się wysypało. Ale to nic, odkurzacz już jest gotowy do akcji. On wie, że będzie... Ryszard! Złożę ci, złożę ci. Ty draniu! Ty jaju! Więc Ryszard! Ryszard! Ty draniu! Ty draniu! Ryszard! Ryszard! Ty draniu! Ty draniu! Także dzisiaj mamy rosołek i lane kluseczki i dużo marchewki. Nasz rosół to jest taki... Marchewki dużo, tak? Nasz rosół to jest taki słodkawy i zawsze jak przychodzą do nas znajomi albo ktokolwiek, jak widzi ile my mamy marchewki w rosole, to łapią się za głowę. Ale ja bardzo lubię marchewkę w rosole. Moi drodzy, plan jest taki, że te kwiaty miały być w tych donicach, osłonkach. To są w sumie osłonki, to nie są... No dobra, no nieważne. I one tutaj są fajnie wyłożone takim już plastikowym, że woda nam nie będzie ściekała na dół. I to było z Ikei. Ja mam takie dwie. Ale one są w ogóle krótsze niż te doniczki, które ja sobie zamówiłam. O, zobaczcie. I z racji tego, że taka pozycja roślinna tutaj, to będą rośliny pnące, które w efekcie zarosną tę doniczkę i tej doniczki nie będzie widać, to po prostu mi jest jej szkoda. Wsadzać do niej takie rośliny... Gdzie nie będzie jej efektu, ale spokojnie, ja mam już dla niej inne miejsce, więc damy sobie radę. Tutaj mam, czekajcie, od razu wam powiem ile kosztowało, bo to jest tak, 60 i do tego druga 60. No i mamy dwie podstawki. O, tak to wygląda. Wrzucę wam linki w informacji pod filmem. To są groszowe sprawy, bo doniczka kosztowała 16 zł. A 8 zł kosztowała podstawka. I to są 60, bo ja tą półkę, na której chcę to powiesić, zapomnijmy o tym, rzucę sobie potem, posprzątam. Tą półkę, którą mam, to ona jest 120, czyli idealnie będą pasowały tutaj dwie 60. Ja nie sadzę w doniczki, które nie mają odpływu. I te doniczki mają podstawkę, ale nie mają porobionych dziurek. Więc ja zaraz po prostu wezmę może młotek, może nożykiem ostrym strasznie. Porobię kilka dziurek tutaj, żeby były odpływy. Ziemia jest wymieszana, bo wy już widzieliście, tak? Mama gotowała wczoraj bigos dla roślin, wiesz? A drugim problemem właśnie w tych skrzynkach z Ikei jest taki, że w nich bym nie posadziła roślin, tak jak tutaj, wsypię sobie ziemię, tylko tutaj bym musiała wsadzić rośliny w doniczkach. Bo ja nie sadzę bez odpływu. No każdy robi jak uważa oczywiście, ale ja nie sadzę bez odpływu. Tutaj są takie dzyndzelki i wzięłam w tą stronę nożyczkami i tak mocno popukałam. Miałam schizę, żeby nie pękło, ale udało się i mam tutaj dwie dziurki i myślę, że jeszcze tutaj zrobię, ale to już nie będę tak pukać.
bo jak będę pukać w to, to boję się, że to pęknie po prostu. A tutaj były takie dwa dzyndzelki. W ogóle nie wiem, czy tu się robi odpływ, czy nie, ale świetnie tutaj weszło w to. Świetnie się to przebiło, więc tutaj może nożykiem jakimś podziubię i zrobię jeszcze z dwa odpływy. Ryszard! No Rysiu, no proszę. Stwierdziłam, że z racji tego, że tych kwiatów trochę jest, to tą ziemię sobie wysypię od razu tutaj do tego kartona, w którym przyjechały moje doniczki. Boże, ja już nie mogę się skupić na tym, co mówię. Matko kochana, co tu leci, Jezus. Mała przerwa. Laurka powiedziała, że mniam mniam. No to stwierdziłam, że mama też zrobi mniam mniam. I robię lane kluski. Dałam dwa jajka. I sól tutaj, tu mi się woda gotuje, też jest osolona woda. I jeszcze raz wam pokazuję, jak ja robię, bo piszecie mi, że wam nie wychodzi. Ale co wam nie wychodzi, bo nie wiem. Czy wam konsystencja nie wychodzi, czy wam, jak już są ugotowane, to wam nie wychodzi. Często jak dostawałam od was pytania, że wam kluski nie wychodzą takie jak moje, to nie wiem, gdzie jest problem. Musicie określić, gdzie jest problem. Czy jak ugotujecie, to co się z nimi robi? Co do moich kwiatów, już mamy stratę. Bo mój skandal z Brazyl się ułamał, bo zobacz, taki był długi. Ale to nic, zrobimy z niego sadzoneczki. Mam jeden kubeczek, którym właśnie ukorzeniam, więc do niego po prostu sobie dołączę. Jak się ukorzenia rośliny, tak fajnie wygląda, jak taki bukiecik. I teraz tak, na dwa jajka daję dwie łyżki mąki. Tak po prostu, taka proporcja. Jeżeli ciasto wyjdzie mi za gęste, to daję trochę wody po prostu. Na oko się zawsze najłatwiej robi. Teraz musimy sobie to porządnie wymieszać, więc musicie dać mi chwilę, aż ja sobie tutaj wybebłam i to musi być gładkie, nie? Bo teraz są grudy i musimy się chwilę poduźdać i zaraz będzie ok. Laura przyszła pomóc. To tak, poczekaj. Już prawie mamy wymieszane. Oczywiście można by było sobie wziąć mikserek, czy coś tam, no ale po cholerę brudzić, jak można na zdrowie. Dobrze, proszę chwilę pomieszać. Cyk. Kucharka, nie? Ale mieszasz? Ty pukasz, nie mieszasz. Tak, zobacz. Tak mieszamy. No. Pani gotuje? Gotuję ci miam miam kluski. Kluski mi gotujesz, super. Cieszę się bardzo. Czekam na kluski właśnie. Mogłaby pani trochę szybciej, to byśmy już rzucili do wody. Wiesz, widzowie też czekają, daj. Mama jeszcze musi trochę pomieszać. Nie, bo to trzeba takie turbo. Wiesz, turbo. Napęd ręczny. Jeszcze mama musi. Wiesz, jeszcze chwilę. Prawie, i teraz wlewamy do garnuszka. Muszę widzom pokazać, tak? Jak mama wlewa, dobra? Mogę patrzeć. To ty będziesz patrzeć też. No akcja jest bardzo prosta, tak? Sama nazwa. Lane kluski, czyli ciasto, jakie musi być lejące. I ja nie używam żadnego sitka ani niczego, bo są ludzie leją też przez sitko. Ja po prostu biorę i leję tak. Woda zagotowana, o widzicie, takim cieniuśkim strumyczkiem. Leje się, prawda? O, cieniuśki, no powoli, żeby się cieniuśki robił, no bo jak przechylę bardziej, no to się zrobią grubsze, nie? I sobie tak wylewam to całe, bo to akurat taka ilość, że to może być spokojnie. O, i to jest cała filozofia, moi drodzy. Co wam nie wychodzi? No przecież to się nie da tego zepsuć. Mama, to było piękne. Dziękuję bardzo. Przysuń sobie troszkę. O. Nie dałam sobie natki pietruszki, bo ja lubię. No dobra, już mi się nie chce wstawać. Oj, kluseczka daj. Ja mam papeczkę. Marchewkę? Jedz marchewkę. Pyszna jest marchewka, nie? Też lubisz marchewki. Piecha, nie? Niam, niam, niam. Niam, niam. Takie dobre. Ej, a z tym Magi, to ja ogólnie zawsze mam jakiś taki zapas na zimę. Lubczyku. Bo u nas rośnie, znaczy u teściowej, taki duży lubczyk. I w zeszłym roku od niej też wzięliśmy trochę, wsadziliśmy tutaj z naszej strony i też się przyjął. Ale mi się skończyło, więc ogólnie Magi musi być dorosłą. Nieważne, czy takie musi być. Ja jeszcze marchewkę jeszcze. To jeszcze chcesz marchewkę?
Moi drodzy, mamy to, mamy to, mamy, mamy to. Na, 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 na. Zobaczcie na razie z tej strony. Zaraz odwrócę kamerę. Nie wygląda to zbyt szałowo? No nie wygląda, macie rację. Próbuję trochę doświetlić telefonem, mimo że tutaj jest zapalone światło, to jest tak ciemno i widzicie, słabo widać. Pierwsza roślina to jest Epipremnum Global Green. Druga to jest Epipremnum Potos albo Neon. On się różnie nazywa Golden Potos Neon. I tutaj ostatnią rośliną w tej doniczce również jest Epipremnum Global Green. I to jest roślina, która ma zieloną wariegację, widzicie? Zielona. Jasna zielona na zielonym. Pięknie to wygląda. I tutaj mamy Philodendron Scandens, czyli serduszka zielone. Philodendron Lemon Lime, czyli takie właśnie w kolorze Golden Potosa. I ostatni, który się troszeczkę ułamał, bo był za długi, Philodendron Brazil, który może się kojarzyć z flagą Brazylii ze względu właśnie na swoje barwy, stąd też chyba jego nazwa. Tu wam trochę oświetlę i zobaczcie, na tej skrzynce, nie, chociaż chyba gorzej to widać, na tej skrzyneczce zdecydowanie lepiej to wygląda, bo tu rośliny są już bardziej rozrośnięte. Po pierwsze, one są dopiero przesadzone, one się muszą poukładać same do słońca, do światła, więc musimy im dać co najmniej z 2 dni, żeby się tak poukładały. No i musimy czekać na co? Na najważniejsze, czyli na to, żeby się pięknie rozrosły. A rośliny plące mają to do siebie, że one uwielbiają być przycinane. Więc wiecie, w momencie, gdy mi dojdzie do któregoś tam pułapu, no to oczywiście nie będzie wchodziło nam do łóżka, tylko na przykład gdzieś dotąd i tu je będę ładnie później na wiosnę przyszłą przycinać. Oczywiście mam nadzieję, że nic im nie będzie i się tu ładnie rozrosną. Ej, zobaczcie, i tak dużo roślin, bo tu było naprawdę dużo roślin. Fakt, że są 2 doniczki po 60 cm. To też, okej, dobra. Ale tu nie były małe roślinki, tylko duże. I zobaczcie, jaki jest taki efekt, nie? Taki se. No więcej nie chcę napchać, bo musimy poczekać, aż one się po prostu rozrosną. Więc i tak jest upchane więcej, żeby efekt był ładny, ale więcej bym nie pchała, żeby się nie zakisiły za bardzo. Jakby ktoś pytał, ile zostało mi podłoża, to były 2 wiadra, 15-litrowe, bo to były 2 porcje 15 litrów i muszę sobie zamówić jeszcze jedno 15 litrów i muszę przesadzić u góry dużego kwiata i co mi zostanie, to po prostu będę sobie trzymała w tym jednym wiaderku. Ale to chyba już mówiłam na początku filmu, nie? Tak mi się coś wydaje. Czyli łącznie mieliśmy 30 litrów podłoża i ja wczoraj zużyłam 5, także jest dobre 25 litrów, to poszło tutaj na te 2 doniczki. W sumie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego wcześniej się nie przebrałam. Jest mi tak gorąco, że po prostu masakra. Ale to chyba z tych emocji, że wiecie, w końcu ta moja półeczka jest już wygospodarowana tak, jak być powinna i teraz tylko czekamy na najważniejsze, czyli kilka miesięcy, aż nasze roślinki pięknie, ładnie się rozrosną. W ogóle wstawię wam takie pierwsze, lepsze zdjęcie, jak na przykład właśnie jest kilka roślin tnących i one są porozrastane. No cudnie to wygląda, po prostu cudnie. Tata? Czy to pani Laurka? Czy to pani Laurka? Mogę chrupkę jedną? Dam ci. Dobrze, poproszę. Dziękuję bardzo. Tak. Widzą też dasz jednego? Dam jedno. No pewnie, że dasz, nie? To jak wy się jednym podzielicie? Nam, 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 nam. Widzowie, macie lejsy cebulowe. To ja zjem za widzów. Wasze zdrowie. Ja mogę zjeść? Ty chcesz? Mama zje. Dobrze się. No. Jesteś dobra? Nie, już ty jesteś, ja nie chcę. Widzowie dam. Widów. Nam. No to proszę, miam, miam, widzowie. Smacznego. Ma. I mama. Dobrze się. Miam. 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 Widzowie dam. Nam, nam, nam. Jelny. Teraz mama. Jeżeli macie ochotę i życzenie, zostawcie subskrypcję i kciuka do góry. I zapraszamy na jutro. Zapraszamy. Na jutro. Do jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. I daj widzom chrupeczkę. Nie? O, no to już przykro mi, bo mała paczka, no to musicie zrozumieć. Nie dam. A jednak, to jeszcze się coś znalazło, przepraszam. Ale... Dobra. Dobra. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark.
It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.